Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladhis, dzisiaj jest ze mną Plaga. Siema. Jesteśmy na mapce od widza, tym razem mamy troszkę innego gościa tutaj. Dzień dobry, Plaga. Widzę, że moonwalka trochę robisz do tyłu, spokojnie, nie ma problemu. Oglądam sobie mapę, wiesz. Dobrze, więc standardowy początek u nas. Nie ma osoby, która się, znaczy inaczej, osoba, która mi to wysłała, nie podpisała się. Zakładam, że jest podpisana tam, bo tam widzę puchar. Jest to mapka inspirowana Portalem 2, jest to kooperacja. Mapka nazywa się Aperture Science i widać, że ktoś sobie tutaj kminił różne rzeczy, bo jest mnóstwo rzeczy porozwalanych, jakby nie patrzeć. No, sporo jest śmieci, wszędzie. W ogóle zauważyłeś, że jak uderzasz taki klocek, no. Uderz sobie coś, to trawa leci? Mimo, że tu trawy nie ma. Z klocka? No tu znaczy, nie, coś mniejszego musisz uderzyć. No, przejdź. O, widzisz? Trawa leci. No, czasami trawa leci, rzeczywiście. Jaki bezsens. Totalny. Może on o ziemię uderza, ten klocek. Wiesz. Nie wiem. Taki but. Nie wiem, nie wnikam. To jest winda. Aha, dobra. Czekaj, przytrzymać musimy chyba. Tylko, że trzeba stanąć dalej. O, dobra, o. Tak będzie działać. Dobra, wskakuj, ja szybko wbiegnę. A? Ten? Okej. Okay. Przycisk. Tunel. Aha, chyba lecimy, lecimy do góry. Piknie. O, przewaliliśmy w sufit. Okej. Okay. Co to jest? Aperture Science. Okej, okay, czyli tak jak się nazywa mapka. Widzę, że jest wybór kolorów. W którym chcesz być? Bo to tak jak dwa roboty były. Ja to żółtym, oczywiście. Dobra, to leć na żółty. Dobra. Czujnik mam. Oj, coś mi się tu otwiera. Aha, może żebyśmy mogli zejść na dół. Pokój może pierwszy. Nie otworzyło się do końca, wiesz? Nie otworzyło ci się do końca? No. Już? Nie. Dobrze, widzę, że czasem trzeba będzie pomagać sobie, bo niestety jak się przychodzi z wersji na wersję, no. to nie działa sobie. O, proszę cię. Proszę bardzo. Dzięki. Serdecznie, przyjacielu. Czasem to nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Z wersji. No. U mnie na przykład, zobacz, u mnie się całe wyczyściło. No, ładnie się otworzyło, u mnie to takie się zacięło. Średnio. Co to jest? To jest jakiś czujnik ruchu. Tu jest czujnik? No. Znaczy, w Portala ty grałeś, rozumiem, tak? Tak, tak. Portala to chyba każdy grał. No. Rozumiem, że są dwa czujniki, tu jest żółte coś, co musi się połączyć, tak? Żebyśmy mogli przejść dalej. Tu też widzę dwa czujniki, tu jest żółty, tu jest niebieski. Coś tam się rusza u ciebie. O, coś się rusza, właśnie. No. Kwestia weź tego... żółty, może. A to może stań obok? No. Stań na żółtym, bo czujnik ma dystans. A to się otworzyło na dół przejście. Aha, czyli możemy tam... od razu przejść? Chyba tak, bo tam to do czego byłyby te czujniki? Zamknięte, wiesz? Nie wydaje, że te drzwi. No okej, okay, a to do czego jest ten metal w takim razie? Co robi ten metal? Pewnie on zamykał to przejście, a teraz jest otwarte w sumie, no to tak się wydaje. A, no tak, może ktoś źle przestał i może ta ściana była zablokowana. Dobra, masz rację, może tak rzeczywiście być. Dobra, niech się otworzy na maksa. Okej, okay. Skaczesz? Leć, o, halo, no. Przesunęło mnie. O. Dobra, leć. No, leć. Dobra. Ło, nie da rady, o, jestem. Halo, ja nie dam rady. Ty jest zamknięty. Ja już mam drugi poziom. Wiesz co, ja sobie dam radę. No. O. Skoro twórca nie pomyślał, że to jest troszkę za mała dziurka na nas dwóch, tak? No. Co jest, to się otwiera, czy się nie otwiera w końcu? Zamyka. Muszę, nie, bo jest za mały zasięg, muszę sobie zasięg pozmieniać na tych. No. Aha, one są w ogóle na innych tych, na innych poziomach, dobra? Hakowałeś Pentagon. Już patrz. Jestem, halo. Pyk. Jestem, dzień dobry. Mamy drugie pomieszczenie. Kurde. O, jest żółty. Dawaj, może to klocek będzie spadał. No dawaj, żółty przycisk to klikaj. Pyk. Przytrzymaj może. O, coś, tam coś ruszy. Otwiera się szyba po drugiej stronie. A poczekaj, aha, tu jeszcze coś można jest było żółtego. Przejść chyba. Wejdę tędy, korytarz żółty. To jest twój żółty, no to ty idź. I zamienia się w niebieski, także... Aha, dobra, czyli okay, rozumiem, że możemy razem teraz? Chodzić. Już? No. Jesteś tam? No, jestem. Weź guzik odpal. Proszę. O, widzisz. I teraz ja guzik trzymam. O, i tu masz tu jakieś przejście. O, otwierasz mi tu przejście, dobra. No, dobra. Dobra, rozumiem, też się zamienia w niebieski. Tu jeszcze jedno przejście? Okej. Działa. W sumie mogłem pójść chyba też tym twoim, tak? No, chyba... Chyba tak. Bo... Nie, bo ty musiałeś trzymać guzik. A ja byłem, dobra, musiałem trzymać guzik. Ty jesteś żółtym, jestem niebieskim. Dobra. O, znowu podłoga? Chyba tak. O, spadłem gdzieś. Okay. Spadłeś już? Nie, u mnie stoisz obok mnie. No, wpadam tak kawałek, nie?
W sumie to ja zostałem na górze. Nie, musisz otworzyć bardziej, wtedy będę mógł nacisnąć przycisk, wiesz? Czekaj, czekaj, jeszcze Tak, kawałek. trzymam. No i tyle. Dobra. Masz? No, mogłem, już nie Miałeś. mogę. Dobra, Miałem? teraz. Dobra, już. No. Trzymam przycisk. Padam chyba. No i lecisz, lecisz, le... Dobrze, Jestem. jesteś, pięknie. Patrz. Pomieszczenie Działa. trzecie. Co to jest? Niebieskie Niebieski. coś, czy to się będzie otwierało? To ja Czyli klikam. honory. Pyk. Wow. Odwraca się, dobra, otwróć. No. Dobra, ja Okej. spróbuję tu wskoczyć teraz. Pyk. Nie macie. Jest przycisk. I tylko jeden, znaczy, no. O, otworzyły inne drzwi się jakieś. To Dobra, idę spróbuj nimi. wejść. Idź zobaczyć. Jestem. Jest guzik jakiś. O kurde, a wy zamknij te. O, dobra. Zamknąłem. I teraz drugie. Okej, jestem gdzieś. Coś O! białego mi tu otwierałeś, nie wiem za bardzo o co chodzi. Mam 5 guzików w sumie. Aha, ale ja jeszcze z tego nie wyszedłem, nie? Aha, ja już Bo ty wyszedłem. tam kliknąłeś jakieś przyciski i mi coś białego zaczęło otwierać, ale od razu się zamknęło. Aha, to ja już wyszedłem z tamtego pomieszczenia, gdzie był guzik. Czyli naraz wychodziliśmy pewnie tym jednym guzikiem. A teraz? Nope. Cały czas jestem w tym samym pomieszczeniu. Aha, bo ja tu mam szyfry jakiś chyba, wiesz? Nie, nie Żeby wiem, o mnie co chodzi. uwolnić? To znaczy nie sądzę, że masz szyfrę. Tu wcześniej się podłoga No. ruszała, wiesz? I No właśnie, sufit ja i już podłoga się wyszedłem. ruszyła. Ja przyszedłem dalej, poczekaj. Atakuję to. No dobra, to poczekam. Najwyżej jak coś to lekko stąd wylecę, powiedzmy. Pyk, pyk, pyk. O, słyszysz mojego kota? Słyszę twojego kota. Słyszę No. zwierzyniec. Pozdrawiamy Ale kota lubi. Plagi. On lubi nagrywki, wiesz? A, to tak O. standardowo zwierzęta lubią. O, Dobra, teraz? dobra, dobra, jest pięknie. Dobra, wyszedłeś? Nie, spokojnie, to nie jest takie łatwe. Bo No, to pod to trzymam. bo to się pod skosem otwiera, wiesz? Aha. I musisz poczekać chwilę, bo Dobra. ja się zacinam na tych. Na tych niedobrych teksturach. Halo, gdzie to jest? Przeleciałem to. No. Mógłbyś zamknąć na chwilę? No. Czekaj, teraz otworzyć. A? Za duży kąt jest. Aha. Twórca trochę nie przemyślał kąta. Teraz, Czekaj. teraz otwórz. A? Trochę kąt jest za duży. Może z tej strony? O, dobra. Już, jestem. Pięknie. Okej. O, teraz jeszcze raz musisz przytrzymać. To tymi samymi drzwiami, co ty wlazłeś, mogę wejść. O. No. A czemu one są tylko na dwie kratki? Które? No te tutaj właśnie. Tu, gdzie stoisz. Są na dwie kratki, a moja postać jest na trzy kratki. Gdzie ty jesteś? No tu gdzie? Tu za tą ścianą. Patrz, teraz powinieneś w ścianie widzieć moje te. A, no widzę. No, no widzisz? Widzę ścianę. Coś się zepsuło. A może ty nie tam masz iść? Ty też tu Tu nie masz nic przelazłeś? na żółtym? Nie, no ja mogę A, tylko to masz. otworzyć. No. Nie wiem zbytnio o co chodzi z tym. O, czekaj. Coś tu się wyrabia. No, zakładam, że tam coś się wyrabia. Nie, ja będę Włączę obserwował to. wszystko. Standardowa strategia. Nie działa, włączę wszystko. No, bo tu musimy być we dwóch na pewno. W tym pokoju, co ja jestem. Są dwa guziki. Poza tym jeszcze pięć. To otwórz te białe drzwi. Te, co to? wcześniej. No, poczekaj chwilę. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako się przymknąłeś. Popatrz. Tu mamy pięć guzików. A tam mamy zapadnie. Tylko co z nimi zrobić? Powłączać je wszystkie? Co to Wiadomo, w ogóle jak robi? skończymy. Ja ten włączył wszystkie. Pyk. Ja nie wiem, czy to Te cokolwiek zadziały. zmienia. No. Dalej może coś zmieni. O. Może na brzegu bardziej musimy. W kucku. Najgorsze jest to, że kiedy trzymasz taki przycisk, to nie za bardzo idzie zjechać. O, o. dobra, jestem. Okej, już ci tu trzymam. Jesteś, no. Już ci trzymam, już ci trzymam. Trzymam ci. A? O kurde. No Ja go dawaj, teraz nie mogę z kontrolem. No, no, no. Może się przyciśniesz. O kurde. O, o jestem. jesteś, dobra, jesteś, Dzięki. pięknie. Aha, jest Proszę, dziura. leć. O kurde. Dobrze, że tu nie ma ten umierania od spadania. No dawaj. Ho, pyk, jestem w środku. Bang, też jestem. Co to, to jest ma pomieszczenie być? Czwarte, dobra. Nie za bardzo wiem, jak przeszliśmy trzecie, ale przeszliśmy do czwartego. Jest No. niebieski tunel, to polecę sobie nim, skoro jestem teoretycznie niebieskim. Standardowo przychodzi w żółty tunel. Idę gdzieś do góry, będę cię przez szybę widział chyba. Dobra. A To ja nie. czekam. Tak jakby Mnie... ktoś. Jest taki dźwięk, No. jakby ktoś wziął balona i sobie ściskał o twarz. No. O, widzę cię, jak sobie tam łazisz. O,
Otworzyłem ci coś? No, otworzyłeś. Idę dalej. Jest piątka. Okej, okay, mam tu jakieś guziki, dużo guzików. U mnie to już jest koniec. Dostałem Cube'a, Company Cube. Halo, dostałeś Cube'a? Pięknie. No. Wiesz co? Teraz go muszę podprowadzić. Ja nie pewnie za bardzo. Pomogę. Znaczy zapewne tak, bo ja tu mam coś, co pewnie się otworzy albo zapadnie. O kurde, z tym Cube'em to jest taki problem, że ciężko się go nosi. A, no zakładam, że. Napierdzielać. Zakładam, że może nawet w ogóle się go nie nosi. No. Ej. Jakbym go przesunął. Twórca przemyślał, czyli nie jestem w stanie się cofnąć zbytnio. A jeśli to zamknę, póki cię tam nie ma. Czy tu się coś stanie? Nie, nic się tu nie stanie, dobra. Okay. A co ty masz tam w ogóle z nim zrobić? No właściwie to teraz już jest prześwitujący ten klocek, wiesz? Mogę przez niego przechodzić, tak jakby się zepsuł już. Na początku latał, nie? A teraz stoi w miejscu i ja wchodzę w niego. Aha, nic to... Nic się z nim nie dzieje. No, tak... zrobię sobie nowy. Średnio, nie ma problemu, zrób sobie nowy. O. Ostatnio na przykład mieliśmy zadanie, że trzeba było trafić kaczką, nie? Do dziurki. No, tylko że twórca nie przemyślał tego, że jak się uderzy kaczkę, to ona wpada w tekstury. Okej. Okay. Też było ciekawie. Ten mój beton się nie chce ruszyć, wracam do starego klocka. O, stary klocek lata, okej. Okay. Ja tylko słyszę, jak coś się rozwala cały czas, nie? Aha. Tak jakbyś miał tam mniej więcej zadanie. Masz młotek, idź zbóż kilka ścian. No, ten nowy klocek przestał działać, ale ten stary już działa, więc... Nagle dwa się ruszyły. Chryste, ja słyszę, jak tam... A ty masz trafić do jakiegoś celu, tak? Mam trafić w jakąś dziurę, ale ciężko strasznie, to nie chcę wpaść. O, już jestem blisko. Jest. Jest jeden, jest kliknięty. A nie, no ja stąd brakuje. Wyskoczyć nie mogę, więc muszę chyba czekać, aż ty coś zrobisz. Czy zmieniło u ciebie? Nie, nic się nie zmieniło. To ten... Dobrze, ja idę dalej, wiesz, ja poszukam więcej klocków. O, u mnie się jakby... Coś otworzyło. Poszukaj więcej klocków. Ja nie za bardzo wiem, co mam tutaj zrobić, bo mam tylko ten jeden przycisk, którym ci otworzyłem wszystko i mam taką, nie wiem, jakąś dziwną strukturę, na której zakładam, która się, nie wiem, obniży jak winda trochę. Wygląda ja mam trochę... jeden klocek, a dwa czujniki, wiesz? O. Dobra, ja tylko słyszę dziwne dźwięki rozwalania się i rozpadania czegoś, więc no nie wnikam na pewno. O nie! Przestrzeliłem! Za daleko! No, Boże. Jeszcze kawał ląd. O, działa! Ruszyło się coś. Dobra. Na chwilę się ruszyło. Działa już? Nie, teraz nie działa. Ruszyło się na chwilę, tak, ruszyło się na chwilę i podniosło się z powrotem. Bo ja mam coś takiego, jak wiesz, jak myją szyby, nie? W tych wieżowcach takich. No. Taką windę mam jakby. Aha. I ona musi się obniżyć. O, dobrze. Działa? No, działała. Znowu się podniosła. To jest dziwne, wiesz, bo u mnie teoretycznie wszystko leżało dobrze. Op. A jak zepsułem, to zaczęło działać. Znowu się... Nie wiem o co chodzi. To nie, może jesteś takim robotem naprawczym trochę. Może, a teraz? Takim... O, kawałeczek brakowało jeszcze, żebym mógł przejść. A. Staram się, jestem tutaj jak najbliżej brzegu, jak tylko pójdzie w dół, to automatycznie stąd uciekam, ale niestety nie idzie w dół na razie. Ten czujnik nie działa. Zdecydowanie nie działa. Nawet jak go zabudowałem, to nic nie pomogło. Ja nie wiem już. Może ma, nie wiem, może jest na jakąś odległość ustawiony. Wiesz co, on teoretycznie powinien otwierać u mnie bramy, a ich nie otwiera. Znaczy, może ja mam ci otworzyć bramy, tylko to wiesz, kooperacja. Ty otwierasz coś mi, ja otwieram coś tobie za chwilę, tak? Tylko ja na razie nie mogę zjechać tą windą na dół. To jest mój największy problem. Bo spojrzałem w ściągę, no nie? Mhm. I tak łączy się z moją ścianą, ale jej nie otwiera. Więc... Aha, to nie wiem, no, mi musisz to otworzyć jakoś, tak jak wcześniej to robiłeś. Coś ruszyłeś, coś się otworzyło. No, coś tu działałem, właśnie wybijałem jakby z miejsca, w którym jest czujnik ruchu i się otwierało u ciebie, tak zupełnie bez sensu. No nie wiem, no poczekam, może ci się uda. No. Cały czas ten dźwięk tego, nie wiem, cały czas to będę porównywał do balonu, ale to jest dźwięk balonu po prostu, który o coś ociera, najlepiej o skórę. No. Ten. U mnie tu już nic nie działa, powiem ci. No już teoretycznie zabudowałem bramę, którą wcześniej otworzyłem, dobra, ale ona wiesz co, ja pozwolisz, że ja tu lekko sobie zrobię inaczej to, dobrze? No, pewnie, działaj, bo mnie to już trochę jakby pozacinało się wszystko. Twórca nie przemyślał, że
przyjdziesz, że przyjdzie taki plaga i zepsuje mapę, więc no, co zrobić? Niestety, a tu trzeba mieć na uwadze takie rzeczy, że jest taki plaga z YouTube. Znaczy wiesz, to jest kwestia samego scrapa, tak? Postawisz jeden klocek nie tak, zablokuje się i koniec. O. Tu jest szyna, po której to powinno wszystko jechać, chyba muszę iść tu. Ja to w ogóle teoretycznie otworzyłem drzwi, które i tak są zamknięte. To też miało zjechać na dół? What? A, znaczy, że wszystko, mówisz, że wszystko działa. Znaczy, ta winda teraz, rozumiem z tego co, ona jest podpięta. Nie no, ten przycisk nie. Chwila, jak to miało działać? Halo, a tu nie jest nic podpięte, więc jakim cudem ty mi to niby otwierałeś? Nie rozumiem. No nie? A u mnie są już tak podpięte, że nie działają. Tu nie jest nic podpięte w ogóle. Że to nie jest skończone. Tu nie jest nic... Ja nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. Ja nie wiem, czy ja powinienem... Ja chyba powinienem do ciebie się dostać. Wiesz co, no... Aha, ja w ogóle powinienem się jakoś do ciebie wrócić. Taki tip, nie? Powinienem się... Teraz widzę. Powinienem się do ciebie wrócić, bo zobacz. Ja jak stoję tu, to widzę tam, po tamtej stronie. Tak jakby na lewo od ciebie, piątkę. No jest piątka. Więc ja powinienem ci pewnie wrócić, otworzyć i tam wrócić. Możliwe. No, też... tylko... Twórca nie przemyślał powrotu. Mojego. No. No jak to u ciebie wygląda? Bo ja nie mam tam skąd jak wrócić. To jest pojedynczy osobny budynek. Są czujniki ruchu? To są schody na górę? Tak, no to jest pojedynczy budynek osobny. No. Słucham. Mamy czujniki ruchu i w sumie nawet jak wrzuciłem tam kostkę, to one i tak nie działają, no. Nie reagują na tą kostkę. Na górze to jest ta kostka, to? Nie, to jest ta, co ja ją zbudowałem. Aha, to jest ta stworzona, tak. To jest ten stworzony kostek, no dobra. Tak, ale te czujniki ruchu jakby tu nie jest, reagują. Tu coś otwiera, halo. A, to stąd ci kostka spadła, dobra. Stąd ci wypadła kostka. Tutaj trafiłeś tą kostkę, aha. Ale tu masz dwa czujniki, tak? No i oba wziąłem, drugą kostkę sobie zrobiłem. Ruszyłeś, dobra, rozumiem. Tu mi się niby coś otworzyło. Tu się otworzyło, dobra. Wbiłeś mi w ścianę lekko. O. I co z tym? No właśnie i popatrz. Jest czujnik ruchu, który jest połączony teoretycznie z tamtymi drzwiami. Powinien je otworzyć, ale ich nie otwiera. I to jest problem. Wiem co chyba. Nie przemyślam. Idź tam do tych drzwi. No. No, pek, 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 śmigaj. No, jestem. Nie otwierają się. Nie. Myślałem, że jak nacisnąć ten przycisk, to się będą otwierały razem z tym. A, za tym? No. Za tym też jest przycisk, a tu też jest coś, co powinno otwierać, wiesz? Aha. No widzisz, ale te czujniki ruchu powinny działać i otwierać coś, a tam nie jest otwierają. Przycisk, który powinien... Chryste. Nie no, ogarnijmy, może gdzieś jest jakaś dziurka, bo to jest często, wiesz... No. Mała szczelina. Gdzie możesz coś na przykład, nie wiem, kliknąć, czy cokolwiek takiego. Albo jakiś głupi przycisk gdzieś schowany. Pyk. Nie wiem, szczerze mówiąc. Ja też nie mam pojęcia, powiem ci, bo to tak wygląda wszystko, jakby miało się coś dziać, a się nie dzieje. Ale się nie dzieje właśnie, no. Tak by się coś chciało. Teraz już nie mogę ruszyć nawet tymi obiektami. Za bardzo. Myślałem, że tu będę mógł przejść, powiedzmy. Tutaj zaszło scalenie właśnie. Dobra, proszę. O, dziękuję. Proszę. No i co tutaj? Oj, tu jest przejście jakieś, popatrz. Ale co to miało robić? Właśnie nic nie robi, tak by było zepsute. Otwiera tam te drzwi, no dobra, a jak mielibyśmy otworzyć te drzwi, jak... To jest podpięte do... No one były właśnie na czujnik ruchu, a czujnik ruchu nic nie dawał. Aha, poczekaj chwilę. No. Give me a moment. No. Chwila, ja napatrzyłem na... Aha, bo to jest od tego, to drugie będzie od tego. A, tu. O, widzisz? Patrz. Teraz działa. I teraz jest otwarte, twórca ustawił najpierw na plus 90, a potem, to znaczy startował na plus 90, a potem na minus 90, tylko że ta minus 90 nie zadziałała, nie? No i właśnie. Powinieneś podchodzić, otwierać drzwi, tak żeby druga osoba mogła tu przyjść. Mhm. I tyle. No to trochę oszukaliśmy, ale szóste pomieszczenie, co tam? Tak. Co my jest tu mamy? Żółte, jest niebieskie, jest przycisk, są dwa przyciski. O, to klikamy.
O, mam drzwi. Hop. A to twoje mi się otworzyło? I już koniec. A nie, to razem otworzyliśmy, dobra. No. Jest kaczucha. Wygrany słup. To jest oczywiście standardowy... Co? Aha, to się to się na tym włącza i wyłącza. To jest standardowy puchar. Charmindcon? Nie, to jest D. A jest. Charmind. Ciąg dalszy nastąpi. Aha. CDN. Ej. I tak mówię, CDN, mówię, co? I ciąg dalszy nastąpi. Nie, ale jeśli chodzi o Charmind, jeśli rzeczywiście to jest nick, bo ktoś rzeczywiście wysyłał mi z tym nickiem, to muszę przyznać, że mega świetny pomysł, jeśli chodzi o mapkę, bo jeszcze nikt nie wpadł na taką mapkę, powiedzmy, inspirowaną jakąś gierką, jeszcze tak rozbudowaną z taką, powiedzmy, mechaniką. Tylko to, co ja do czego w sumie mogę się doczepić, to do jednej rzeczy, że z tamtego czegoś szklanego, w którym byłem, nie było możliwości powrotu. No, tak słabo trochę, ale tak ogólnie to przyjemna mapka. Bardzo przyjemna fajna. Mapka właśnie. We dwójkę można było coś pokminić, coś porobić i było miło. Mam nadzieję, że tobie również się podobało. Pewnie, że tak. Bardzo fajna mapa. No, więc bardzo jeśli chcecie, oczywiście zostawcie jakiś komentarz, zostawcie łapkę, możecie iść śmiało oczywiście do plagi, do którego link będziecie mieli w opisie i pewnie ogarniemy sobie jeszcze niejedną jakąś mapkę. Póki co, chciałbyś coś dodać? Ja bym chciał dodać, że też link Gilatisa będzie u mnie w opisie. No, oczywiście. Więc jeśli chodzi o to, to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych, ewentualnie wspólnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Dokładnie. No i cześć. Cześć. Oho.